Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko i powiem Wam, że nawet nie wiecie jak się cieszę, że mogę w końcu tutaj zasiąść i do Was pogadać, bo dobry tydzień tutaj nie siedziałam, gdyż jak wiecie byłam na wycieczce w Londynie, przeszliśmy z Wojtkiem 40 km, natomiast jeżeli pytacie o to, czy będzie haul z Londynu, no to nie będzie, ponieważ za bardzo nawet nie mam co Wam pokazać, nie kupiłam żadnych ciuchów, nie kupiłam miliona kosmetyków, sięgnęłam tylko po dwa korektory z Collection, jeden w kolorze 0, drugi w kolorze 1, więc przy okazji dorzucę te korektory do haulu, który będę w przyszłości nagrywać, natomiast no, jak widać, osobno nie ma o czym gadać. No i dzisiaj przechodzę do projektu Denko. Dawno projektu Denko nie było, bo bity miesiąc. Zobaczcie, zebrało mi się tego troszkę, nie aż tak dużo, jak to bywało w przeszłości, ale wciąż jest o czym gadać, więc jeśli macie ochotę posłuchać o moich śmieciach, jak mi się sprawdzały, jak mi się nie sprawdzały, no to zapraszam do oglądania. Niegdyś zwykłam zaczynać projekty Denko od pokazywania żeli pod prysznic, więc może zróbmy tak tym razem. Mam tutaj żel pod prysznic Biolaw, zapach brownie z czekoladą. Firma Biolaw to jest tak naprawdę Contigo, znaczy Contigo, to jest tak naprawdę Nakomi dostępne w Contigo. I powiem Wam tak, żel jest w porządku, jest w miarę naturalny, nie ma SLS-ów, nie ma w ogóle żadnych silnych detergentów, tylko takie łagodne. Zapach z opakowania bardzo ładny, bardzo apetyczny, no po prostu delicje, coś w tym stylu, czyli połączenie czekolady z pomarańczą, natomiast no jakoś tak ostatnio nie mam szczęścia do zapachów, jeżeli chodzi o wytrącanie się z wodą. Mam tutaj na myśli fakt, że jak myję się tym żelem i on się połączy z wodą, to już nie pachnie tak ładnie, tylko wytrąca się jakaś taka zupełnie nieprzyjemna dla mnie nuta, więc tak tutaj było w tym przypadku. Może jak byłby inny zapach, to by było lepiej, natomiast sam żel w sobie jest w porządku, szczególnie jeśli szukacie czegoś właśnie takiego bardziej łagodnego. I tutaj mam jeszcze jeden żel The Body Shop Honey Mania. I ja bardzo lubię te żele, wielokrotnie to powtarzałam, one są gęste, wydajne, dobrze się pienią i ja je lubię. Natomiast oczywiście kupuję je tylko i wyłącznie w promocjach, bo zupełnie się nie opłaca ich kupić za 25 zł, no bez przesady. Natomiast ten zapach Honey Mania to też nie jest mój ulubiony, z tego względu, że on nie jest taki do końca miodowy. Ja bardzo lubię miód i w smaku, i w zapachu i zazwyczaj ten miód jest w miarę dobrze oddany, jak jest zapach mleko-miód. Właśnie wydaje mi się, że po to jest ta kompozycja tak robiona, aby ten zapach w miarę przypominał miód. Natomiast tutaj mamy sam miód i tu już jest tak, no nie do końca. To znaczy, coś tam z tego miodu czuć. Zapach nie jest bardzo słodki. Tutaj on jest, powiedziałabym, że trochę bardziej kwiatowy. To jest coś w stylu kwiatu z miodem. No może być. No ogólnie zużyłam, jak widać, nie narzekałam, nie męczył mnie. Natomiast to jest troszkę taki zapach, którego bym się nie spodziewała po takiej nazwie zapachu. Okazało się, że nie mam zbyt wielu produktów do ciała, bo chyba jeszcze tylko dwa, więc chciałabym od razu skończyć ten obszar, skoro go zaczęłam. I mam tutaj peeling z Organic Shop, kawowy. Myślę, że wszyscy doskonale znają te peelingi. Ja kupiłam akurat ten swój w Rossmanie, bo była wtedy promocja 2 plus 2 na te ekologiczne rzeczy, więc sobie dorzuciłam peeling. I powiem tak, ja bardzo lubię formułę tych peelingów, ponieważ one są gęste, one są takie żelowe, moim zdaniem bardzo dobrze złuszczają na skórek, natomiast sięgam po ten rodzaj peelingów, kiedy nie mam ochoty na tłustą warstwę, a wiele peelingów naturalnych jednak taką pozostawia. Tutaj też mamy takie subtelne nawilżenie, natomiast nie jest takie bardzo tłuste, bo tutaj nie ma aż tak dużo tych olejków, jest jakieś właśnie masło shea i głównie ono odpowiada za delikatny poślizg, ale to nie jest właśnie coś takiego bardzo tłustego, tylko takie bardziej zmywalne. Natomiast jeśli chodzi o zapach, to powiem Wam, że dosyć mocno się zdziwiłam, ponieważ po otwarciu tego peelingu okazało się, że za bardzo to on kawą nie pachnie. Ma niby olej kawowy i rzeczywiście powiem Wam tak, jak sobie porównywałam zapachy kawowe w peelingach, które mam, to powiedzmy, że on będzie tam w tyle, to znaczy będzie wśród tych, które pachną mniej kawowo, natomiast mam jeszcze jeden nowy peeling, który jest o wiele mniej zapachowo kawowy niż ten, więc uznajmy, że jest ok. Natomiast spodziewałam się czegoś o wiele bardziej kawowego, a było takie bardziej mdłe. Ale było ok, zużyłam oczywiście. Kolejny produkt do ciała, okazało się, że przedostatni, bo jeszcze znalazłam tutaj dezodorant, to Recibo, specjalistyczny balsam wyszczuplający. Drogi balsam, nie można powiedzieć, bo kosztuje chyba 89 zł. Natomiast był bardzo fajny, bardzo go lubiłam. Fajna formuła, taka mocno wygładzająca. Ja miałam wrażenie, że moja skóra jest aksamitna po jego użyciu. Szybko się wchłaniał, nie zostawiał żadnej tłustej warstwy, ale jednak było czuć, że ta skóra jest fajnie nawilżona.
I co tu mogę jeszcze powiedzieć? Że nie zostawiał żadnych maziali, bo niektóre balsamy mają to do siebie, że ich formuła sprawia, że jak rozmasowujemy, to robią się coraz bardziej białe i trzeba to sobie wklepać, żeby właśnie nie było takich białych smug. Tutaj niczego takiego nie było. Niewielka ilość wystarczyła, żeby sobie rozprowadzić spokojnie ten produkt na ciele. Zapach mi się nie podobał. Tutaj w składzie mamy jakieś algi, właśnie coś z planktonem i przypuszczam, że to nie pachniało zbyt ładnie i to zostało zakamuflowane jakimś tam zapachem chyba w stylu pomarańczowym i właśnie to połączenie nie było najlepsze, po prostu mi się nie podobało na ciele, potem piżama niezbyt ładnie pachniała, ja w ogóle rzadko kiedy noszę piżamy do spania, natomiast jak już założyłam, to ona właściwie od razu nadawała się do prania, bo no po prostu pachniała tak troszkę ścierkowo, to nie był fajny zapach, ale ogólnie był fajny, no nie mogę powiedzieć, że nie, natomiast tutaj nikogo nie będę absolutnie namawiać, żeby kupował sobie taki balsam, ponieważ uważam, że każdy ma swój rozum i każdy ma swój jakiś tam budżet i wie, czy chce kupić balsam za 89 zł, czy nie. No i ta ostatnia rzecz do ciała to jest Dove Go Fresh, to jest akurat zapach gruszkowy. Dostałam w ogóle ten produkt w paczce od Meet Beauty, dlatego że oni jakiś czas temu wysyłali właśnie paczki od Dove i tam były trzy produkty, wśród nich ten dezodorant perspirant można powiedzieć, natomiast według mnie ta ochrona nie była jakaś rewelacyjna. Oczywiście używałam go, zużyłam go i przez długi czas był jedynym dezodorantem, który miałam. Zapach całkiem ok, taki kremowy Dove, ale z nutą gruszki. Całkiem przyjemny. Używałam sobie do tego perfum z Iceberga, też takich gruszkowych, więc mi się to całkiem fajnie komponowało. Natomiast ochrona, tak jak mówię, dosyć średnia i ja nienawidzę takich aerozoli, ponieważ ja się bardzo w tym duszę. Ja muszę iść do innego pomieszczenia, do przedpokoju albo do łazienki i tego użyć i od razu wybiec, ponieważ nienawidzę po prostu tego pyłu. No ale tak ogólnie mógł być, ale ja osobiście do tego nie wrócę. Omówiłam już ciało, więc może teraz przejdźmy do włosów. Mam tutaj trzy produkty, w tym dwa są zestawem i na pewno ten zestaw doskonale kojarzycie z YouTube'ów, ponieważ no jakby nie było, jest to bardzo popularny zestaw marki Biowax, chyba głównie przez zapach, chociaż powiem Wam, że ja nie jestem jego jakąś wielką fanką. Nie mówię, że jest brzydki, nie mówię, że jest zły, ale nie jest czymś, czym ja bym się miała zachwycać. Jest taki słodki, owocowy, natomiast czy to jest mango, to nie powiedziałabym. Nie powiedziałabym, że to jest mango. A fanką mango jestem, jak najbardziej lubię ten owoc. I tak, jeżeli miałabym tutaj powiedzieć, który produkt był lepszy, czy szampon, czy maska, to powiedziałabym, że szampon. Tak, wiem, że to jest dosyć dziwne, zwłaszcza, że jestem wielką fanką odżywek i masek, ale tutaj ten szampon jakoś tak mi się lepiej sprawdzał. On jest intensywnie regenerujący, no jakoś tak super bym w to nie wierzyła, natomiast w moim odczuciu był taki nawilżający. Zostawiał włosy gładkie, otulone warstewką i moim zdaniem spokojnie by się nadawał do używania samodzielnie, jeżeli na przykład nie chcecie używać masek, nie lubicie albo nie macie czasu, to on jak najbardziej jakby sam w sobie dawał radę. I był bardzo fajny, miał takie delikatnie perłowe zabarwienie i ja się bardzo bałam, że będzie mi obciążał włosy i będą takie oklapnięte, ale nie, właśnie mam tutaj wrażenie, że on delikatnie jakby powstrzymywał wydzielanie sebum na skórze głowy, więc no bardzo fajny szampon. Jeszcze tutaj mam chyba jakąś resztkę, to sobie go odstawię i niech sobie ścieka kolega, to go zużyję do końca. I tutaj mam oczywiście maskę z tej serii. Ona była poprawna jak najbardziej, natomiast to jest maska bez silikonów i ja już wielokrotnie mówiłam, że moje włosy po prostu bardzo lubią silikony, wyglądają lepiej, zachowują się lepiej, są bardziej wygładzone, ujarzmione, ale sama w sobie to nie jest zły produkt. Jeżeli bym unikała właśnie silikonów w pielęgnacji włosów, to jak najbardziej ok, ale no szału nie robiła, no więcej nie powiem, bo po prostu no tak średnio mi podpasowała. I ostatni produkt do włosów to jest Schwarzkopf Gliskur, czyli taka mgiełka odżywka w sprayu do włosów. Bardzo lubię, sięgam od czasu do czasu. Jedna starcza mi na naprawdę długo, bo około pół roku albo nawet i rok. I no, za każdym razem sięgam po inny rodzaj, żeby sobie coś zmienić. Ten rodzaj bardzo ładnie pachniał, to trzeba mu przyznać. Bardzo taki słodki zapach. Dosyć fryzjerski, natomiast mi się podobał i moja mama właśnie też się pytała, co tak ładnie pachnie, jak popsikałam jej tym włosy. Jeżeli chodzi właśnie o ten rodzaj, był w porządku, chyba wolę bardziej pomarańczowy, mimo że on jest bardzo mało popularny, ale ten pomarańczowy ma więcej kwasów i jakby lepiej zakwasza włosy, natomiast to jest ok, to wygładza delikatnie, może delikatnie sprawiać wrażenie nawilżenia, ale przede wszystkim zabezpiecza włosy, no bo to jest głównie odżywka silikonowa i w takim celu jej używam między myciami, żeby mi się włosy nie plątały, chociaż i tak się plączą, ale ja już mam takie włosy, no i żeby jakieś tam rozczesać kołtuny, coś w tym stylu, więc
jak najbardziej polecam. No i pora na ostatnią kategorię, czyli twarz, z której, jak się okazało, jest najwięcej produktów. Mam tutaj dwa żele do mycia twarzy, coś właśnie do oczyszczania. Topa Green naczynka, wzmacniający żel do mycia twarzy, kupiony w Biedronce, bo one tam często są. Był w porządku, miałam go u Wojtka, żeby właśnie u niego się zmywać. To jest produkt taki bardzo żelowy, ale nie pieniący się i ja go używałam raczej do zmywania twarzy, na której za wiele nie było. To znaczy nie zmywałam nim pełnego makijażu, tylko twarz po umyciu płynem micelarnym. Był ok, nie uważam, żeby on był jakiś super łagodzący, po prostu zwykły żel, ale jak mam okazję, to kupuję, bo czemu nie? I tutaj mam Cosnatur piankę oczyszczającą z melisą i cytryną. Bardzo fajna, powiem Wam, że nie sądziłam, że ona będzie tak fajna. Jest dosyć łagodna, bo nie ma takiego stricte SLS-u, ale ma ten SCS, czyli coś bardzo podobnego, ale on jest na czwartym miejscu, więc jest go troszkę mniej i troszkę jakby jest mniej inwazyjny. Ale pianka pachnie bardzo ładnie, tak cytrynowo, energetyzująco, odświeżająco. Ma taką delikatną nutę ziół, ale to jest subtelna nuta, myślę, że mało kto by ją tak naprawdę wyczuł. I oczyszczała bardzo dobrze. To była pianka, która tak szybko nie znikała w kontakcie z wodą, a niektóre tak mają, bo na przykład właśnie miałam Orientane i ona mi bardzo szybko właśnie znikała. Wystarczało po prostu przejechać po twarzy i już pianki nie było. A ta była taka w miarę trwała. Dobrze zmywała. Tutaj jest napisane, że jest to skóra normalna i mieszana i ja się z tym zgodzę i nawet tutaj bym jeszcze podpiła skórę tłustą. Nie jest to najłagodniejsza pianka, więc do jakiejś takiej bardzo suchej skóry myślę, że niekoniecznie, chyba że od czasu do czasu, ale do takich bardziej tłustych, mniej wrażliwych skór tak najbardziej polecam, bardzo fajny produkt. Oczywiście musiałam tutaj coś pominąć i poprzestawiać, mianowicie ten krok powinien być wcześniej, czyli oczyszczanie twarzy olejkami. Przepraszam, ale mam pełno włosów na sobie, bo mój pies tak się leni, że masakra. Więc tutaj mam balsam regulujący do mycia twarzy od Czarszki. To jest moje pierwsze opakowanie, mam też drugie, które dostałam w prezencie od producenta, więc bardzo dziękuję. Mam już otwarte oczywiście. Bardzo fajny produkt, ja sobie kupiłam go dawno, dawno temu, bo myślę, że jakoś w okolicach chyba czerwca. I zużywałam go bardzo długo, skończyłam go po terminie ważności, ale ja też nie wykonuję demakijażu codziennie takiego pełnego z olejkami, z tego względu, że ja bardzo często w ogóle się nie maluję, więc zmywam twarz zwykłym żelem. Bardzo fajny produkt, przyjemnie mi się go używało. Bardziej mi się sprawdza do zmywania całej twarzy niż oczu, chociaż wiem, że Czarszka nie poleca tego do oczu, ale ja ogólnie mówię tutaj o formule, nawet nie mówię o tym, że tutaj są jakieś takie olejki bardziej antyseptyczne, tylko mówię po prostu, że ta formuła jest dosyć gęsta i ja nie mam zbyt ciepło w domu, przez co on mi się tak bardzo nie rozpuszcza. To też różnie bywa, czy mam cieplejsze dłonie, czy zimniejsze, natomiast do twarzy jest super, do oczu no tak średnio. Ale używałam również do oczu, nic mi nie robił, ale ja nie mam wrażliwych oczu. I zapach jest taki mocno ziołowy, taki właśnie eukaliptusowy, laurowy, więc nie każdemu będzie to odpowiadało, ale z chęcią sobie wypróbuję w przyszłości inne formuły, myślę, że sięgnę po ten aksamitny, ale to trochę mi zejdzie, bo właśnie używam na razie tego drugi raz. I mam tutaj jeszcze jeden olejek do demakijażu, mianowicie hydrofilowy olejek myjący awokado róża od firmy E-Naturalne. To był taki do przygotowania samemu z emulgatorem, więc on się zmywał w formie emulsji z twarzy przy pomocy wody. I powiem tak, ja z firmą E-Naturalne no nie do końca się dogaduję, z tego względu, że niektóre ich kosmetyki, te, które zostają dłużej na twarzy, czyli toniki, hydrolaty, coś w tym stylu, niestety mnie jakby podrażniają. No, nie do końca jest to podrażnienie, ale to jest dziwna reakcja, ponieważ mi się robią czerwone plamy na twarzy, takie w kilku miejscach, takie jakby przy skórze atopowej. To jest bardzo dziwne, a inne produkty w ogóle mi tak nie robią. Natomiast ten olejek był zmywalny, przez co no, nie zostawał na twarzy, a i tak potem myłam twarz normalnie żelem, więc był w porządku. No zmywał makijaż, sobie z tym radził, z tuszami, ze wszystkim, ale ja ogólnie sobie radzę każdym olejkiem, więc i tym sobie dałam radę. Mamy tutaj jeszcze jedną metodę oczyszczania, mianowicie Balneo Kosmetyki, płyn micelarny do demakijażu. Bardzo średni. Powiem Wam, że jak go dostałam w jakimś pudełku, chyba w Liferii, to byłam zachwycona i mówię, wow, to na pewno będzie fajny produkt. Był taki średni. Dosyć mocno się pienił na twarzy, czego ja nienawidzę przy płynach micelarnych. Lubię, jak one zostawiają twarz taką czystą, a nie taką lepką, bo to było takie lepkie. Zmywało makijaż w miarę okej, w oczy trochę szczypało,
ale tak ogólnie nie polecam i nie sięgnęłabym po niego i gdybym go dostała drugi raz, to w sumie nie wiem, czy bym go nie puściła w świat, bo on jakoś tak no, nie sprawiał mi przyjemności. Po demakijażu wypadałoby skórę stonizować, dlatego też mam tutaj do pokazania Wam dwa toniki. Pierwszy to jest Jaja Phytoactive, cera naczynkowa. Kupiłam go w Faktory, a właściwie teraz to się nazywa chyba Wrocław Fashion Outlet czy coś takiego. I tam za wiele kosmetyków nie ma. Jest ziaja i jest organik, z tego co ja wiem. A organik jest drogi, a ja potrzebowałam po prostu zwykły tonik, żeby mieć u Wojtka. Tonik był naprawdę poprawny. Ja nie lubię ziai, nie lubię ich składów, natomiast tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa. Skład jest dosyć prosty. Woda, gliceryna, pantenol, potem mamy jeszcze jakieś ekstrakty. Wypiszę Wam tutaj jakie, między innymi kasztanowiec. Takie ogólnie dla skóry naczynkowej. I był tani, nic nie robił złego, nie przesuszał, nie nawilżał też, ale był ogólnie łagodny i nie robił mi krzywdy. Też nie powiedziałabym, żeby był jakiś łagodzący i żeby nie wiadomo jak niwelował rumień, bo nie, bo u mnie raczej nic takiego nie robi, ale był ok i byłabym skłonna do niego wrócić, a tak jak mówię, ziai za bardzo nie lubię. I drugi to jest Eolab, chyba już standard u mnie, czyli to jest do skóry wrażliwej, suchej, taki chyba nawilżający, coś w tym stylu, bardzo fajny. Lubię je i będę do nich wracać. Kolejna rzecz to jest maseczka oczyszczająco-detoksykująca od firmy Eveline z aktywnym węglem. To jest taka w słoiczku, dostałam ją od Eveline na Meet Beauty, w paczce właśnie po Meet Beauty. Zużycie jest spore, jeszcze powiedzmy, żebym miała na dwa razy. Myślę, że przy kolejnej kąpieli się po prostu tym wysmaruję na dekolcie, szyi, plecach, gdzieś tam wszędzie, gdzie mam bardziej problemy, powiedzmy, że wypryskowe. Natomiast nie jestem fanką tej maseczki i ona mi się za bardzo nie podoba. Na twarz nie lubię jej kłaść z tego względu, że ona mnie delikatnie piecze tutaj przy policzkach, więc po pierwszych aplikacjach już zrezygnowałam z nakładania właśnie w te bardziej wrażliwe u mnie rejony, ale tak ogólnie ani za ładnie nie pachnie, bo pachnie taką ziemią, coś w tym stylu. Nie jest to ani przyjemne, ani nic. Konsystencja jest taka delikatnie glinkowo-gumowata, więc też nie jest najfajniejsza. A jeśli chodzi o działanie, to za bardzo go nie widzę. Za każdym razem, kiedy używałam tej maseczki, to stwierdzałam, że moja skóra w ogóle nie wygląda lepiej, a po kilku dniach mam wrażenie, że wyglądała jeszcze gorzej. Ogólnie no moja twarz, przynajmniej moja twarz, nie lubiła tej maseczki. Zobaczymy, jak się resztka sprawdzi na ciele, ale to już wiecie, chcę zużyć, żeby nie zmarnować, bo nie lubię marnować, ale nie polecam i to nie jest coś, co ja bym polecała komuś, żeby sobie kupił. Naprawdę lepiej rozrobić sobie zwykłą glinkę ze zwykłą wodą i mieć coś lepszego, coś prostszego, niż ładować na twarz jakieś tam składniki, które są zupełnie niepotrzebne w takim produkcie. I zostały mi jeszcze trzy produkty, w tym dwa olejki. Pierwszy jest taki jednoskładnikowy Mohani Tamanu. I lubiłam go, dobrze się u mnie sprawdzał, ale ktoś mnie tutaj przestraszył na tym YouTubie, chyba nawet dwie albo trzy osoby, kiedy pokazałam ten produkt w ulubieńcach, chyba w kwietniu, to mnie przestraszyliście, że Tamanu lubi uczulać. No i odstawiłam go, zapomniałam o nim i teraz zaczęłam właśnie po niego sięgać, to znaczy chciałam po niego sięgnąć, ale się okazało, że już nie pachnie zbyt ładnie i prawdopodobnie zjełczał. Więc no idzie do kosza, zużyłam jakieś 30%, więc nie za wiele, ale to jest duża butelka, 50 ml i dla mnie to jest dosyć dużo jak na olej Tamanu, więc no co tu się dziwić. I ten drugi olejek to jest mieszanka od Yossi, rozświetlające serum do twarzy, które zbiera mnóstwo pozytywnych opinii i mnóstwo osób mówi, że to jest najlepsze serum, jakiego używali, najlepszy olejek, natomiast ja niestety nie mogę o nim tego powiedzieć, z tego względu, że on mi chyba po prostu nie przypasował. Mamy tutaj w składzie dziką różę, cyprys, geranium, witaminy E i C, więc ogólnie mogłoby się wydawać, że skład idealny dla naczynkowca i pewnie jeżeli ktoś ma bardziej suchą skórę, to był idealny, ale ja jakoś się z tym produktem nie polubiłam. On miał taki bardzo pomarańczowy kolor, możecie zobaczyć, o, bardzo mocno żółty i to się też u mnie tak objawiało bardziej zaczerwienioną skórą, to znaczy jak sobie nałożycie taki pomarańczowy odcień na czerwoną twarz, to wychodzi z tego jeszcze większa pomarańcza, więc no nie czułam się jakoś fajnie, bo miałam wrażenie, że jak sobie nakładałam ten olejek, to moja skóra wyglądała jeszcze gorzej, a powinna wyglądać lepiej. I też nie było to jakieś bardzo rozświetlające, było super wydajne, ja zużyłam połowę, to i tak jest wyczyn, ponieważ wystarczą dosłownie dwie kropelki, na całą twarz. I powiem tak, ja używałam tego serum, bo tak się akurat niestety jego
termin ważności wpasowywał w okresie, w którym moja skóra była najgorsza. Po prostu ona nie tolerowała mnóstwa kosmetyków, wyglądała źle, teraz też nie wygląda najlepiej po tym Londynie, ale to już mniejsza. Myślę, że gdybym miała to serum teraz i jeszcze w mniejszej pojemności 10 ml, to bym była bardziej zadowolona i myślę, że mogłabym po prostu wydać troszkę bardziej pozytywną opinię i z chęcią bym wypróbowała jeszcze raz to serum, no bo niestety, tak jak mówię, bardzo źle się wpasowało czasowo w moją skórę. I ostatni produkt to jest Beauty Blender, który wygląda tragicznie. Zobaczcie, jest taki po prostu cały odpadający, bo już jest stary. To jest biały Beauty Blender, który jest chyba najtrwalszym u mnie. No nie mogę powiedzieć, bardzo długo go miałam. Może nawet rok. Bardzo fajna gąbka, świetnie się u mnie spisuje. Nadal mam beauty blendery i myślę, że będę do nich wracać. Miałam jakiś czas temu okazję kupić taki trójpak, który wychodził naprawdę bardzo atrakcyjnie, tanio, więc będę na razie używać tego, co mam, ale ogólnie jak najbardziej polecam i u mnie właśnie chyba ta biała się najlepiej sprawdzała i najdłużej ją miałam. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o lutowy projekt Denko. Mam nadzieję, że pokazałam coś ciekawego i może dowiedzieliście się czegoś nowego na temat kosmetyków. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!